I teraz następna sprawa, która z tego wynikła. Skoro jestem niezadowolony z tego, że opis miejsc dźwiękowych, jakie możemy kupić w internecie, jest mało dokładny, to czy można coś z tym zrobić? No i oczywiście w pierwszej kolejności pojawia się pomysł, ok, czy istnieje na rynku jakieś oprogramowanie konsumenckie, czyli takie, które może każdy może kupić, czy istnieje jakieś oprogramowanie, które dawałoby przynajmniej możliwość odpowiednio dokładnej analizy, odpowiednio dokładnego badania miejsc dźwiękowych, żeby później można było wykonać jakieś obliczenia, być może ręcznie, być może już w tym programie, a jeżeli chodzi o analizę tonów planetarnych. I okazuje się, że taka możliwość jest. W trakcie moich własnych poszukiwań pewnego razu natknąłem się na oprogramowanie firmy Sigit Software, oprogramowanie Overtone Analyzer, Overtone Analyzer, mówiąc językiem polskim, literując po polsku. Oprogramowanie to zachwyciło mnie na tyle, że na przestrzeni ostatnich lat podjąłem współpracę z twórcą oprogramowania, Bodomas, Sigit Software. I dzisiaj współpracuję z tą firmą, pomagając tworzyć różne rozwiązania, które są przydatne różnym grupom badaczy czy różnym grupom eksploratorów, eksperymentatorów zajmujących się dźwiękiem, w tym muzyków. Co prawda oprogramowanie Overtone Analyzer w pierwszej kolejności jest dedykowane śpiewowi i overtonom, overtone singing czy throat singing, czy śpiewowi alikwotowemu. Ale ponieważ na zachodzie jest całkiem spore zapotrzebowanie na możliwość mierzenia miejsc planetarnych, a oprogramowanie stworzone przez firmę Sigit Software zajmuje się spektralną analizą dźwięku, to w obecnej wersji 4.0, i to dotyczy tylko wersji premium, żeby była jasność, zostało wprowadzone nowe narzędzie, takie jak analiza tonów planetarnych, i ta analiza tonów planetarnych, półautomatyczna analiza tonów planetarnych, ona jest połączona także z dodaniem systemu wysokiej dokładności pomiarowej, jeżeli chodzi o częstotliwość. A mówiąc językiem technicznym, jeżeli chodzi o misy planetarne, mówimy o dokładności rzędu 128 kilopunktów przynajmniej. Jeżeli chcemy mieć dokładność pomiaru misy dźwiękowej, pomiaru tonów, pomiaru częstotliwości rzędu ułamka czy tam dziesiątych czy setnych części herca. Overtone Analyzer oferuje większą dokładność, ale moje doświadczenie pokazuje, że wystarczy, że będziemy trzymać się w zakresie tych 128 kilopunktów przy 44 kHz próbkowania czy nagrywania, czyli tak jak płyta kompaktowa, i praktycznie możemy wykonać bardzo fajną robotę, bardzo fajną pracę, jeżeli chodzi o pomiary. Overtone Analyzer w czasie rzeczywistym jest w stanie wykonywać pomiary bardzo wysokiej rozdzielczości, bardzo wysokiej dokładności i daje możliwość bardzo obszernej i kompleksowej kustomizacji, czyli dostosowywania interfejsu i tego, co jest na ekranie dźwięku, do potrzeb użytkownika. Mamy na przykład takie narzędzia jak markery, czyli możemy zaznaczać albo miejsca na linii czasu, albo całe zakresy na linii czasu, jeżeli chodzi o spektrum, i możemy za pomocą tych markerów wykonywać różne pomiary dla uśrednionych widm spektralnych. Ale mamy takie narzędzie jak sliderki albo markery spektralne. I markery spektralne z kolei pozwalają nam odnosić się do punktów w widmie częstotliwości. Możemy zobaczyć, jaka to jest dokładnie częstotliwość. Możemy odtwarzać dźwięki odniesienia i porównywać je z tym, co mamy w dźwięku nagranym, także to jest bardzo fajne narzędzie. Mamy wreszcie coś takiego jak filtry spektralne, i filtry spektralne są to takie specjalnie wypracowane narzędzia, które umożliwiają filtrowanie, czyli odsłuchiwanie poszczególnych pasm częstotliwości z pominięciem innych. Są to filtry spektralne, a więc nie są to filtry o miękkich zboczach, nie są to filtry, które zmieniają barwę dźwięku. Są to filtry, które skupiają się na pewnych pasmach, skupiają się na pewnych widmach i obcinają, wycinają wszystko inne. Jest to narzędzie rewelacyjne do pomiaru mis dźwiękowych, bo można z misy dźwiękowej odfiltrować tło i wszelkie zakłócenia.
i zostawić tylko te pasma, które nas interesują, i pasmo po paśmie można te dźwięki badać, można te dźwięki odsłuchiwać. W programie Overton Analyzer jest także dosyć obszerna możliwość przekształcania, tworzenia linii melodycznych i przekształcania melodii śpiewanych czy melodii granych na różnych instrumentach na MIDI, czyli na system, który jest akceptowalny dla różnych programów muzycznych typu Cubase, albo Reaper, albo Cakewalk Sonar. Także jest to naprawdę szerokie spektrum możliwości. Program Overton Analyzer można dostać na stronie www.sygit.com. Osoby, które nie znają języka angielskiego ani niemieckiego, mogą skontaktować się ze mną i w tym momencie ja już pokieruję możliwością zakupu. Naprawdę, jeżeli jesteście posiadaczami miz dźwiękowych i macie dosyć obszerne kolekcje, albo zajmujecie się głosem, śpiewaniem, śpiewem alikwotowym, czy analizą innych instrumentów, czy analizą innych dźwięków, lepszego programu niż Overton Analyzer, lepszego w sensie jednocześnie dokładności pomiarów, pracy w czasie rzeczywistym, kustomizacji, czyli dostosowywania wszystkiego do potrzeb użytkownika i prostoty interfejsu, lepszego programu na rynku nie ma. Gdybym znał inne języki programowania niż te, które znam, całkiem możliwe, że chętnie bym napisał coś podobnego, ale ponieważ nie znam, postanowiłem nawiązać współpracę z firmą, która coś takiego robi. I mówię, ja mam wysokie wymagania, dosyć wygórowane wymagania, a ten program te moje wymagania spełnia. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły lub zapotrzebowanie na określone funkcje, które mogłyby się w tym programie znaleźć, to też zapraszam do kontaktu ze mną, można to przekazać i wszystko wtedy z producentem ustalimy na jako zajęcia czy rzeczy do wykonania do przyszłej wersji. Jeżeli chodzi o ceny, program Overton Analyzer kosztuje dużo i niedużo, w zależności od tego, jak na to spojrzeć. Wersja dedykowana do pracy z głosem, a więc bez możliwości mierzenia miz dźwiękowych, bez możliwości pracy z tonami czy mierzenia tonów planetarnych, bez ekstremalnie wysokiej rozdzielczości pomiarowej, jest to wydatek rzędu około 100 euro. Jest to wydatek, który się zwraca, jeżeli śpiewamy, jeżeli eksperymentujemy z głosem, jeżeli uczymy się, jesteśmy w jakiejś szkole czy muzykologii na przykład. Jest to też wydatek, który uważam byłby fajny dla uczelni, które uczą śpiewu i uczą emisji głosu, bo w tym momencie wszystko, co ja robię za pomocą swojego głosu, mogę zwizualizować, więc mogę wizualizować tremolo, mogę wizualizować vibrato, mogę wizualizować natężenie poszczególnych harmonicznych i przestrzenie rezonansowe. Mogę wizualizować częstotliwości i dokładność względem systemu nutowego, do którego śpiewam. Tak więc jest to wspaniałe narzędzie w tym zakresie. Dla osób mające większe wymagania, a więc na moim poziomie, jeżeli chodzi o wysoką rozdzielczość pomiarową, o narzędzia analityczne do półautomatycznej analizy i wyszukiwania częstotliwości miz dźwiękowych i innych instrumentów do tonów planetarnych, do zakupu w grę wchodzi wersja premium. Wersja premium jest już trochę droższa, bo to jest wydatek rzędu około 400 euro. Przy czym patrząc pod kątem innych programów komputerowych z branży muzycznej, takich jak różne DAWy, czy porównując z innymi programami do wysoko dokładnej analizy spektralnej, jest to cena najniższa. Jest to jeden z tańszych programów. Te 400 euro to jest jedno z najniższych cen, jeżeli chodzi o wysoką dokładność spektralną przy analizie częstotliwości, jeżeli chodzi o programy tego typu. Pomimo, że program Overton Analyzer ma tak obszerne możliwości badania i analizy dźwięku, jedyną wadą czy jedyną niedogodnością, jaka tu występuje, jest to, że trzeba wszystko zrobić samemu. A żeby wykonać te pomiary samodzielnie, to no jednak trzeba posiadać i trochę wiedzy, i trochę samozaparcia. Mimo, że interfejs programu jest bardzo prosty i przyjazny, to jednak trzeba wiedzieć, czego się szuka, a to także zajmuje trochę czasu. Program Overton Analyzer nie zrobi wszystkiego za nas, ale to też nie jest jego funkcją, nie jest jego przeznaczeniem. To jest program przeznaczony dla różnych grup docelowych, dla różnych odbiorców.
I on swoje funkcje spełnia. On wizualizuje dźwięk, wizualizuje widmo spektralne, daje możliwość interakcji z tym widmem. Natomiast misje dźwiękowe to jest taki specyficzny temat, który ma swoje charakterystyczne, ma swoje indywidualne zapotrzebowanie.